Witam was kochani w kolejnym odcinku z Riesenbeck. Gra się nie nazywa Riesenbeck, tylko Farming Simulator 19. Natomiast to, gdzie jesteśmy obecnie tutaj, to się nazywa Riesenbeck. A tutaj się skończyło to pole. Dobra, to pojedziemy tędy. To uwaga na moją soję, która już powinna na dniach, że tak powiem, być gotowa do zbioru. Pojedziemy tak brzydko tędy przez chodnik, ale nie mam innego wyjścia, gdyż wiozę nasz rzepak, który został zebrany parę minut temu. Natomiast zostało nam jeszcze do zbioru pszenica oraz właśnie ta soja, którą mogliście zobaczyć. Natomiast no, na soję jeszcze trzeba będzie poczekać moment lub dwa. Także moje pierwsze żniwa w tym miejscu oraz wiem, że syp do silosu jest tutaj. No trzeba będzie zobaczyć, kurczę, potem ceny w skupie, ale wydaje mi się, że mogę jeszcze poczekać. No i ładnie. O, ładnie, ładnie, ale nie jadę tu, gdzie powinienem. Tylko tu. Także żniwa pszenicy. Zastanawiam się, czy nie zrobić bel stąd, ale chyba... Bo kwestia jest tego, że chciałem robić belę i chciałem tutaj tę trawę, że tak powiem, zebrać też, być może na kiszonkę, ale czas mnie trochę nagli. Znaczy, może inaczej. Nie czas mnie nagli, tylko dostałem, jak mówiłem wcześniej, propozycję od kolegi ze szkoły, żeby nie zająć się jego farmą. Oczywiście wszystkie dobra, plony i tak dalej należałoby do mnie, więc zarobek na tym byłby jakiś. Pamiętajmy w ogóle, że musimy spłacić dług, prawda? No bo to jest wszystko na tym to polega, żeby do Felsbrun wrócić, no ale... Ale jeszcze chyba trzeba będzie zaczekać na ten moment. Ojciec powiedział, że sobie tam sam poradzi. No ale w międzyczasie robię to, co na czym się znam. Czyli na prowadzeniu gospodarstwa. No tu jest, jak widać, kurde, trochę jednak zostało tych niesamowitych znaków. Mam nadzieję, że nikt mnie nie widział. No to ładnie tutaj zrobiłem akcję. Sorry. Entschuldigung. Przejdźmy na razie tak, poprzek. Z tego co pamiętacie, to były dwa osobne pola tutaj, nie? Także na razie w poprzek przejdźmy. Tutaj. Właśnie nie wiem, czy... Tak mi się wydaje, że dobrze jadę, że tak powiem, po długości. Tutaj. Tu zrobimy taką przerwę. No właśnie, a propos tych bel. Wydaje mi się, że jednak nie będę robił. Nie będę robił, bo chciałbym opuścić, że tak powiem, to miejsce w miarę szybko, więc nic mnie tak naprawdę więcej tutaj nie trzyma. No właśnie, więc po prostu sobie pozwolę nie zebrać słomy. Tutaj uwaga na to drzewo. No i będzie można sprzedać tę pszenicę, zarobić być może na niej coś. No i powoli będziemy się zawijać stąd, że tak powiem. No jak mówiłem, nie będę chciał czekać specjalnie do zimy w tym miejscu, w Riesenbeck, bo nie. Nie ma takiej potrzeby zresztą. No krowy będę musiał niestety sprzedać. Myślałem, żeby nie zabrać je ze sobą, ale wydaje mi się, że podróż stąd byłaby trochę za długa do nowego miejsca, no bo to jest, kurczę, południe Francji, chociaż to nie jest tak daleko wcale. Można by pomyśleć na ten temat. No ale zobaczymy jeszcze. Jeszcze na pewno, no, muszę czekać tutaj do jesieni, ze względu na właśnie na soję, prawda? Także nie chciałem jej zasiać, że tak powiem, i zostawić, bo to byłoby bez sensu. Natomiast no, muszę powiedzieć, że trochę pracy w te pola włożyłem tutaj. Wapnowanie między innymi. No orka w niektórych miejscach w sumie. No chyba 2 pola wymagały orki, więc tyle dobrze, że nie musiałem się tam mocno trudzić z tym. No rura. Rura. No ciekawe, kurde, zobaczcie, już ponad 60% zbiornika. Zapełnione. Dobra, wydaje mi się, że to nie musimy patrzeć, że tak powiem, na resztę. I tak oto zostały ostatnie metry kwadratowe. Przyczepa już jest pełna, jak widzieliście. Także sporo tego. Plus 10 tysięcy, bo taka jest pojemność zbiornika w kombajnie. Wydaje mi się, że uda nam się zapełnić zbiornik cały. W tym momencie jest 96%, także no, nawet trzeba będzie, kurde, tu chyba wrócić. No właśnie, kurde. No, dobra, bo i tak jakbym chciał przyjechać przyczepką, znaczy jakbym chciał sprzedać pszenicę, to i tak musiałbym 2 razy jechać, więc jak najbardziej myślę, że się opłaca zebrać do końca. No i kurczę, już 19, zobaczcie. Czas popiernicza, ale przynajmniej to skończymy dzisiaj. Zresztą dzień powinien być długi, zwłaszcza, że to środek lata, prawda? Także to nie powinien być problem. Zastanawiam się, czy tamto pole jest moje, bo tak jechałem przy nim i... Nie, pole 26 nie jest moje, dobra. Bo też patrzę pszenicę, ale wydaje mi się, że nie, gdybym tam miał to pole, to bym jednak je jakoś połączył być może, bo jest za małe takie, by było sobie samodzielne. Włączmy już światełko, bo już faktycznie ciemności nastają. No, także pszenica zebrana praktycznie. No, trawka sobie rośnie, no ale jak mówię, no z trawką kurczę jednak nic nie zrobię, więc Może ktoś będzie chciał kupić to pole od razu. Równo 70 000 mam. Skąd? Jak to się stało w ogóle? Nie mam pojęcia, słuchajcie. Nie dodawałem żadnych pieniędzy ani nic. Nic mi na konto. A nie, subwencje przyszły, dobra. No, także 20 ponad 1000 litrów pszenicy. 25 mamy. No jeszcze tam będziemy mieć 10 przynajmniej. No tak myślę z 12. Także no trochę jest. No. No zachód słońca, ale przynajmniej... Nie, myślałem, że słonko widać, ale nie widać. Niestety zachmurzenie jest. No i fajnie, kurde. Miło się tutaj pracowało, powiem szczerze. Fajne pola faktycznie utworzone. No mówię, że miło było już, jakbym kurczę... Oż ty! Jakbym już faktycznie stąd odjechał, nie? Już w sensie odjeżdżał. Ale jeszcze nie. Bo jeszcze troszeczkę tutaj musimy pozostać. Natomiast bardzo przyjemne miejsce, muszę powiedzieć. No. Zwłaszcza wiosną i latem. No już 20, no ale to. Ale to damy radę. Mam nadzieję, że zdążymy. Przed zmrokiem. Także ostatni kawalątek. Tutaj jeszcze zostawiłem troszeczkę mijaka, ale go zaraz tutaj dziabniemy. Oczywiście mógłbym tutaj ewentualnie jakiegoś pracownika, myślę, że... Znaczy pracownika zatrudnić. Myślę, że chłopaki z tej wioseczki tutaj, o stamtąd, myślę, żeby mi pomogli za drobną opłatą. Chociaż kurczę, no wiecie, no. Nie chciałem z drugiej strony, ponieważ no kombajn jest wypożyczony, nie jest mój, więc jakby zniszczyli, no to bym karę taką pewnie dostał, że dług ojca w porównaniu do tej kary to jest nic. No ale tym oto tu akcentem kończymy zbiór pszenicy. No i wydaje mi się, że można wracać powoli na farmę i chyba za parę dni będzie można tutaj wrócić z kombajnem oczywiście po zbiór soi i powoli się stąd, że tak powiem, zawijandować. Natomiast jak mówiłem wcześniej, będę musiał, że tak powiem, zobaczyć, czy ktoś odpowiedział na moje ogłoszenie w sprawie sprzedaży. Także mam nadzieję, że ktoś tam będzie chętny zakupić to gospodarstwo wraz z polami. Dobra, już tutaj niestety pracownika nie mam. Pracownika sklepu, więc muszę niestety sobie zrobić to, znaczy pojechać samodzielnie do domku, ale nie mam headera tutaj, więc to nie powinien być problem specjalny, chociaż kto wie. No a muszę naprawdę powiedzieć, że przyjemny ten John Deere jest tutaj do tych prac. A tutaj już raczej nikt mnie nie powinien niepokoić, jeżeli chodzi o ruch miejski. Tylko właśnie, kurde, gdzie ja cię schowam, kombajnie, mój miły? Wydaje mi się, że cię schowam. No chyba tutaj po prostu. To nie będzie głupi pomysł. I tak będę potrzebował, kurczę, skorzystać z usług. Oczywiście światełka. Właśnie, bo tutaj jest... O, światełka tego. Nie wiem, czy to mogę wyłączyć gdzieś. Czy nie? Chyba nie. Dobra, lecę po ciągnik. No i ładniutko. A jeszcze patrzyłem, czy coś, kurczę, może wzrosło już do zbioru, ale nie. Jeżeli chodzi o tę soję. No niestety nie, no ale no wiadomo, troszeczkę później będzie można ją zebrać, no ale. No ale cóż. No i na dzisiaj to będzie chyba wszystko. Także następnym razem po prostu będzie zbiór soi i sprzedaż oczywiście tego wszystkiego, naszych zbiorów oraz no mam nadzieję, że ktoś się odezwie w najbliższym czasie do nas. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.